I took a stand, fought back. And after all that anger, violence, and death, you have to dig deep to see if you're still sane, or if you can still call yourself human. Poprzednio w DMC Devil May Cry. Jose, I know you're there. I can feel you. Who is it? I cut your head off. Put your stick down. I'm not gonna hurt you. Unless you give me reason to. Are you a prisoner of Mundus too? No. I'm from upstairs. Now can you tell me how to get to that tower? Tower? Why? Because I want to kill the demon that runs this show. Will you help me? Kill it? Yes. I can help. If you help me first. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC Devil May Cry, w którym przejdziemy sobie misję 8 pod tytułem Ślepiec, ale zanim to zrobimy, widzicie, że kluczy mam troszkę więcej niż miałem w poprzednim odcinku. I nie przemyślałem do końca przechodzenia na 100% poprzednich poziomów, ponieważ ponownie wykorzystałem trainera, aby sobie po prostu ułatwić przechodzenie, jakby tak wcześniej włączyć tryb piekło i niebo. Niestety problem tego trainera było to, że w pewnym momencie przez przypadek włączyłem nieskończoną liczbę przedmiotów i dlatego mam teraz aż 10 zarówno srebrnych, jak i miedzianych kluczy oraz 9 złotych, mimo iż zebrałem w praktyce po jednej sztuce każdego i jednocześnie tę jedną sztukę wykorzystałem. No ale nic, to taka głupota z mojej strony, ale uwaga, przechodzenie tych wszystkich misji umożliwiło mi wykupienie tutaj. Znaczy to już miałem wcześniej, ale tutaj rykoszet sobie wziąłem od razu na drugi poziom i naprawdę fajnie się to sprawdza. Myślę, że będzie to dość ciekawe rozmaicenie w walce. Wykupienie Eryksa na 100%, Ozirisa na 100% i Arbitra w tym... Tutaj to jedno ulepszenie. W Rebelionie zostały mi tylko 4 zdolności, tak więc póki co lecimy tu. Tylko zobaczmy, to jest w powietrzu, to jest na ziemi, to jest zwiększone obrażenia. Dłuższe pęknięcie. Nice. No to po prostu zwiększone obrażenia, ale niech będzie to. No i dobra. A, wydałem sobie też punkty. Wydałem sobie red orby tutaj na te orby, na gwiazdeczki oraz na jedną taką kuleczkę. Dodatkowo ukończyłem poprzednich misji. Ukończyłem już 10 misji, co po pierwsze dało mi trofeum, czy tam osiągnięcie na Steamie, ale i jednocześnie dwukrotnie ulepszyło mój pasek żywotności, ponieważ złożyłem już 2 krzyżyki zdrowia. I jeśli się nie mylę, to mam chyba 2 ułamki, czyli połowę kolejnego krzyżyka. Tak więc, jeśli uda mi się znaleźć oboje drzwi w tym poziomie, to będzie trzeci upgrade za wyzwania w grze, a nie tylko za wykupywanie krzyżyków w sklepiku gry. No. Dobra, skiny... Dobra, nie. To może ewentualnie, jak mi się, nie wiem, zachce przechodzić grę jeszcze raz, na tych kolejnych poziomach, wątpię, no bo finalnie wyzwań z Batman Arkham nie robiłem, więc raczej nie będę pokazywał wam kolejnych przejść TMC, ale może się wciągnę, kto wie. Ewentualnie jak zrobię kiedyś streama, to YOLO, przechodzenie każdej części TMC, why not, ale dobra, bez zbędnego przedłużania, tak, rozpocznij misję. Bo bardzo bym chciał sobie to ogarnąć. Czego ty chcesz ode mnie, ziomeczku?
Those flying bastards stole my eye. They torment me incessantly. I can't leave here without it. I'm trapped for eternity. Get me back my eye, and I'll take you to the tower. Ja jednak patrzę na tego typa. O poprzedniego odcinka tu mam. Mam takie... Stary! Ty jesteś demon? Czy maszyna? Bo autentycznie nie jestem przekonany. To się na pewno może być demonem, ale jakby... Koleś nie ma pół facjaty. Dobra, lecimy. A mówi o tym. Już tak się rozglądam od razu z tymi drzwiami, nie? My naprawdę bardzo bym chciał sobie je dorwać. Okej, słyszę plinkanie. Pytanie. Dusza? Czy... Miałem powiedzieć to samo, nie? Ale na szczęście Dante mnie wyręczył. Dobra, tam jest sekret. Myślę, że Neopartego mogę spróbować z Osirisem. Pytanie, czy będę w stanie na tyle długo się utrzymać w powietrzu. Chyba nie. Niestety, ale chyba nie jestem w stanie. No i to już się chyba zdążyło. Nie odrodzić, tylko zregenerować. To odrodzenie nagle sobie wziąłem. No, kolejna gwiazdeczka, tym razem z Afriko. Tutaj pusto. Dół. Chyba, że... Nie. Już tak myślałem, że może sobie to dziabnę, ale nie. No, która taka mądra? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Już połowa? Z wielką chęcią. Okej. No dobra, chyba orientuję się w jakiej zasadzie to będzie działało. I powiedz mi, że to nie jest trochę creepy. Walka? No, obviously. Ciopong! Ej, ale nie ze mną! No, dawaj. Dobra. Na szczęście zdążyłem się ten... wykatapultować, powiedzmy. No już Savage! Dawaj! Kurde, do połowy tak leciutko. Dobra. Tak, do tych dwóch... Najpierw bym się chciał pozbyć. Znaczy do tych dwóch, sorry. Zły ten. Czekaj no. Hop. Dobra, do tego. Au. Chciałoby się, co? Nie, na to jest niestety niewrażliwy. Szkoda. Wielka szkoda. Okej, tutaj też... O, dobra, tam już widzę drzwi. Pytanie brzmi, jak się do nich dostać?
Okej, może dalej, jak będę szedł tędy? Czy nie? Bardzo dziękuję. Full HP totalnie za nic. Okej, jest jakieś przejście. Czy to przejście do sekretu? Mam nadzieję. Okej, jest przejście do klucza. Nie do końca to chciałem, powiedzmy, odkryć. Ej, wait a minute. Czekaj chwilę, to gdzie jest ten? Gdzie są te drzwi? Po drugiej stronie? Przecież wydaje mi się, że z tej strony je ogarnąłem, nie? Czy nie? Nie, bo tam... Nie, tam to nie ma button. Nie dostanę się za żadne skarby. Gdzie są te drzwi? Tuż. O Boże, a nie! Nie, dobra, po prostu wygląd klucza mi się z drzwiami jebnął. Znowu. Wiecie, co jest w tych odłamkach irytującego? To, że po pierwsze pojawia się w losowych miejscach. To po pierwsze. Okej, znowu słyszę plinkanie. Nic. Nic tu. Tutaj też nic. Są bóstwa, no nie mam czego. Po pierwsze wykupywać, po drugie... wykorzystywać. O, tam jest przejście. Save us. Staram się. Czekaj, nie ta broń. O, i... Znalazłeś klucz, no to masz drzwi zaraz obok. Dobra. 11 drzwi. Dobra, jakie wyzwanie mnie tu czeka? Aha, znowu osiągnij cel w wyznaczonym czasie. No dobra. Dobra, te dwa chwyty to były trochę zbędne, jeśli mam być szczery. Dobra. Minuta 15 jeszcze. No już myślałem, że się nie złapie, nie? Niby do siebie, a w sumie to pod siebie. Się z tym podciągnął, powiedzmy. Dzięki. No. Ej, ty tak serio? Dobra, ale raczej czasu będzie wystarcza. Możesz mnie nie denerwować? Łap się tego. Przyciągaj i łap się tego. Dziękuję. Gro, czy ty teraz testujesz moją cierpliwość? Ej, jak ja tego nie zaliczę zaraz? No. Dawaj, dawaj, dawaj. W ostatniej sekundzie. Ej, ale to było skurczysyńskie ze strony tej gry teraz, no. To jest ten ból, jak już myślicie, że się uda, a gra nagle stwierdzi, że haha. Otóż nie tym razem. A, o, więcej was, świetnie. No już mi nawet tyle expa nie dają, co wcześniej. No ale wiadomo, każdy kolejny level musi być więcej wart. Dobra. Tylko teraz pytanie, czy jak ja to zgarnę,
to się momentalnie już zaliczy jako zebrane, czy będę się musiał jeszcze cofnąć? No, zakładam, że na pewno będzie walka. Obszar jest troszkę za duży, jak na jej brak. Okej, mogę się mogę to przyciągnąć, ale mogę też iść tutaj. Dobra, jest dusza. Są odłamki, które chyba ich jej mają strzec, tak mi się wydaje. I niestety to tyle. I to jest... No, jest jeden klucz, jedne drzwi i trzy dusze gdzieś mi tu uciekły. Także jestem naprawdę ciekaw, gdzie mogą być. Dobra, gdzie jest ta dziura? Tu, czyli stamtąd. Okej, czyli jeszcze tutaj mogę się dostać. Okej, tu. Czyli zasmać. Moje paluszki były szybsze od tych odłamków. Tym razem. Bo to wiem, mogło się zdarzyć inaczej. Znaczy zdarzyć. Mogło się stać coś innego i bym to mógł bardzo ładnie zdupcyć. To jest jakby pół jego głowy, a nie tylko oko. Okej, to z chęcią wytestuję sobie teraz... Wytestuję w sumie, jak się sprawdzi rykoszet, tak w zwykłej walce i nawet fajnie. Au. A, no tak. Ich się... Kurna. Do nich się mogę przyciągać, ale nie mogę ich do siebie przyciągnąć. Lipa. Wielka lipa. Dobra, a na to są wrażliwe? Dobrze. Takie dość mocne, te mi się wydaje. Au! Co on powiedział? Zaczyna mi brakować teren? Nie doczytałem napisów. Chodź. Okej, to był bardzo kiepski pomysł. Wysokiej oceny stylu to ja nie dostanę za tę misję. Tego to jestem pewien. Mam C. Dobra, ale mam się literalnie cofnąć na początek, czy nie? Chyba tak. O! Jezu, dobrze to pinkanie teraz usłyszałem. Jak skurczysyńsko schowana dusza. Czyli jeszcze jedna mi gdzieś została. Pytanie mi brzmi, gdzie? Znowu? Serio, ci zwrócił się jeszcze? O! Wanted. Słuchaj, nie dziwota, że Kat jest poszukiwana. Zresztą tak samo jak Dante i Virgil. Niestety różnica jest taka, że Dante i Virgil, tak mi się wydaje, czy Dante może zostać do Limbo wciągnięty. Dobra, to nie były odłamki, to były, nie wiem, jakieś jego kłaki. Okej, sparowałem. Ach, my favorite attack.
O, jeszcze rykoszetem udało mi się go zabić. Mua! Perfekto. Nie, nie mam bladego pojęcia, gdzie może być ta jedna dusza. Nie. A ja bym schował, ja bym tam schował taką duszyczkę, jeśli mam być szczery. Dobra, też, bo chcę przete... Dobra, to chyba trzeba bardziej na grupie sprawdzić, jak mi się wydaje. Serio? Halo? Czemu się nie rozwaliły w tym, zanim do mnie doleciały? Nie powiecie, bo nie mówicie mi, że muszę je zniszczyć, zanim one do mnie dolecą. No i dalej, tą duszę bym w takim przypadku znalazł i wracając się tu po prostu. Dobra, czy tam jest i dusza, i drzwi? Znowu? Jezus, ale ja mam naprawdę dość tego przeciwnika. Dobra. Aha, XD. No, bierzemy go. No, także... ANARCHIC! O nie. Perfekcyjny unik. Drugi perfekcyjny unik! Nie no, nie wierzę, że spugowałem tym uderzeniem. No. Come closer! Nice. Ale mam wrażenie, że równie łatwo jak teraz go rozwaliłem, tak równie łatwo mogłem to spieprzyć. Dobra, spróbuję może tym atakiem. Mógłbym tak po prostu się double jumpować tutaj? Nie. I atakuj. Ile wlezie? Jezus Maria! Gro, współpracuj ze mną. I ty też, triggerze. Dobra, nie. Nie ma bata, to się za szybko regeneruje. Potrzebuję jakiejś broni, która... No, albo będzie dystansowa, albo po prostu będzie... Nie wiem, może wstrzymywała mnie jakoś w powietrzu? Nie, tutaj może? Nie, tu już od razu jest koniec. Dobra, ale jakby czy to już jest koniec w ogóle questa? Dante. You know me? No. I knew your father, Sparta. I can see him in you. Sparta was a demon, I'm nothing like him. No, of course. You are Nephilim. I can see that too. What are you? Phineas. Scholar, inventor, prophet. Demon.
And until you arrived, political prisoner of Mundus. I am grateful. It wasn't a favor. You said you'd take me to that tower. Of course, my friend. Of course. This way. Właśnie to jest ten punkt widzenia Dantego, bo on jakby, wiecie... Demon? Dostrzał, dostęp? Serio? A w sumie, no, tam na koniec trochę mi podleciało. Nie, po prostu te i drzwi, i dusza musiały być za tą... Sadystyk. No, jeden punkcik ledwo wpadł. Diabeł w środku. Devil Inside. Jakby to było po angielsku. Nawet fajnie brzmi. Dobra, sklepik, upgradę, arbiter i osąd. Żeby podstawowa kombo, podstawowa kombinacja miała trochę obrażeń więcej. Więc lecimy. Hundreds of years. Are you sure you know your way around? Like the back of my hand. Whoa! Are you nuts? I forget. You and I see things differently. Seeing things differently can open new paths. What do you mean? You only see evil in me because I... To jest to, co mówiłem przed chwilą. Try opening your mind. It's all a matter of perspective. Też jak babcia trochę sumie od tego, że Sparta, gdyby nie też tego nie widział, no to on w Ewie by się nie zakochał, tylko by ją zabił. Serio, nie mogłeś się przejść, musiałeś się teleportować. Congrats. Dobra, sprawdzę, czy to jest ten sam trik, co w szóstej misji. Ale widzę, że chyba nie, bo w szóstej misji, zaraz na początku, jak się ten zjazd zaczynał, trzeba było się cofnąć troszeczkę i pyk. Lądowaliście w drobnej dziurze, w której był klucz do zdobycia na tym etapie. Tak więc gdyby ktoś potrzebował pomocy w znalezieniu tego, nie ma za co. O, brawo, ja. Dobra, ale tutaj nic nie zrobię, tak więc arbiter w dłoni i przez ścianę. Słyszę duszy. O, chyba już widziałem nawet. Nie, to jednak nie była dusza. Ale słychać ją tu. Cieplej. A, mam cię. Mam cię tu. To jest dobre kombo na ziemi. Cały kombos w praktyce niszczy to połączy. Dlatego, że nie mam podobnego triku na... takie... pylącze zawieszone w powietrzu. Cześć, Finas. Czy tam Fineasz? Her name was Asiel. An ancient one. Nephilim, like you. I didn't know there were others. The Nephilim were the third race. Sadly, they were hunted down and slain. Why? They wielded the power of both angels and demons. But unlike them, the Nephilim could easily cross worlds. They were formidable. Which made them a threat. Like me. And like you, they held great potential. What a waste. You want to reach your full potential? Perhaps Asiel holds the key. Ha. To wiem.
Dobra. Nie jest to to, co się, czego się spodziewamy. Spodziewałem się tutaj w sumie klucza, nie? Może z tej strony? Niestety nie. Dobra, mam iść dołem, górą? Chyba dołem, nie? Bo nie widzę tej innego przejścia. Oj, za wcześnie. Za wcześnie. Kurde, chciałem jeszcze z Bardasem zobaczyć w tym odcinku, no ale chyba nie będzie mi to dane. No, kto tym razem? Wiedźma. Cud. Jeszcze sparowałem. Niewiara. Dobra, mogę dociągnąć na szczęście. Żyje? Niestety żyje. Karma wraca, suko. Oj, widzę, że znalazłem nowego przeciwnika, który będzie mnie wkurzał. O kurde, co jest z nią? Dobrze. O, jak miło. Ale kształty miał ładne. Sorry, musiałem. To był silniejszy ode mnie. Stary, ten klucz to symbol, który masz na plecach. Czyli co, to jednak nie symbol Spardy, tylko symbol Nefilimów? Kiedy zagrałem Virgilem i będzie scenka, to je odsłoni plecy, trzeba będzie to sprawdzić, bo wtedy się to sobie dowiemy. Nie, Boże, co jak gadam, nie dowiem się. Musimy sprawdzić, że Sparda miał też taki ten symbol na plecach, wtedy bym wiedział. Dobra. Dziebiemy. O, znowu tutaj. Tylko co tym razem? Nie wiem, teraz będzie broń czy zdolność? O, już nawet mocno uwolniliśmy tego giganta. Chyba został ostatni łańcuch. Ty, teraz mi tak naszło. A co jeśli... Bo na pewno miałem taką, wiecie, teorię, że to jest jakaś... Wiecie, alegoria uwięzionego Spardy czy coś, nie? Ale to chyba nie jest uwięzienie, wiecie, te takie, że o, Sparda uwięziona, tu jemy, bo nie, z tego co było powiedziane, został wygnany i już nie wróci. Ale to jest chyba, czy też miałem taką teorię, że my uwalniamy jakby ten swój prawdziwy potencjał. I teraz jakby uwolnimy go w pełni. Dobra, to akurat pominę. Now, finally, you will have that choice. You will have a great power. A power that will allow you to forge your own path. That, my son, is freedom. Be brave, my son. I love you.
słuchaj, teraz to jednak mam wrażenie, że nie powinienem pomijać tej poprzedniej scenki. Nie jesteś człowiekiem, prawda? Diabelskie zawieszenie. Manifestacja prawdziwej mocy Dantego. Diabelskie zawieszenie wyzwala prawdziwy chaos, wystrzeliwując otaczających przeciwników do góry. Wow, okej, muszę obie gałki wcisnąć. O kurde, paseczek mi wpadł pod spodem. Okej, atakowałem przeciwników, jak skończy przekroczy próg minimalny, Dante może aktywować diabelskie zawieszenie. Dobra. O, włosy lekko pobielały. Wskaźnik się wyczerpuje, poziom regeneruje się na dodatkowo wzmocniony pancerz, zdaje zwiększone obrażenia. Nice. Okej. Okay. W stylu. Zajebiście, no to lecimy. Nie, no chwyć się. No i poleciał. No było Savage już, bo ja ci normalnie... No i jeszcze super, jeszcze jeden atak toporem wystarczy, żeby się jeszcze typa pozbyć. Dobra, mam teraz wrażenie, że nie powinienem pomijać chyba tej scenki, bo zniszczenie łańcucha. Dobra. Trudno się mówi. Nie wiem, czy on manipuluje Limbo tym okiem? Jak to wygląda, musimy być szczery. Okej, okay, pasek full. Znaczy nie byłoby to trochę chamskie, jakby na i już był pusty. Let's fucking go! A Devil Trigger to się nazywa po angielsku. Możesz ja ci dam. Boże, jak ja nienawidzę tych przeciwników. To jest drugi typ przeciwnika, który mnie już zaczyna wkurzać. Zaraz po tych niszczycielach, nie, tyranach. O, tyran to jest chyba ten przeciwnik. Wiecie, ten gruby. O, dobra, odsłoniła się. Tyle dobrego. Dla mnie, nie dla niej. A, okej, okay, czyli albo siebie, albo sojusznika może osłaniać. Tak, teraz się trochę nie popisałem. Ha! Halo? Where odbicie ataku? Super. Ej, no rzesz, bo mnie coś teraz po prostu trafi. Serio? Serio? Okej, nie mam prawa tego powiedzieć, jak ja uniknąłem tego ataku, ale nie wiem, czy chcę koniecznie to wiedzieć. Okej, już grafika koncepcyjna za zabicie wiedźmy. Dopiero druga. Dobra, już mi tutaj plimka, czyli gdzieś w pobliżu. Serio? Dobra, na szczęście kosa ma zasięg. No, możesz, gro, z łaski swojej. Dziękuję. Dobra, jak tam wejść na górę?
jest złoty klucz. Jak tam wejść? To jest dobre pytanie. Okej. No, jeszcze niestety mi punkcik nie wpadł. Ha! Czekaj. Aha, okej. Nie wejdę tam, no to... Jednak nie ma czekania. Tylko lecimy dalej. Oj. Nie do końca to chciałem zrobić. I co, już kończymy chyba, nie? Co, tutaj doskok, tutaj przeskok. A kurde, jak skubanie schowane. Jaki jest najlepszy sposób na schowanie czegokolwiek? Zostaw to na widoku. No, znowu wy. Padła harpia. Skrzydła harpii można zniszczyć za pomocą broni palnej, dlatego należy działać szybko, ponieważ skrzydła z czasem odrastają. Co, fujer, nie? Dobrze. Możesz ty skurwi... Nie było tego słowa. Bardzo dziękuję, że się odsłoniłeś. Wiesz, co mnie boli w tych atakach Eriksem, że naładowanie naprawdę mocno podbija atak. Znaczy atak i w ogóle całą tą notę. Ale problem tych naładowanych ataków jest to, że ładują się długo. Bardzo długo. No, świetnie, dostałem pysk. To nie w sposób dosłowny. Ale nie to! Dobra, poatakuj trochę tak. Tutaj tym troszkę. Samorządło też może być. Nice! Jeszcze mi parada wyszła. No, to teraz zapraszam do siebie. I ziup! Ej, jeszcze was więcej? Nie macie dość? Ja? Siema. Oj, ale mnie ta wieżba będzie irytowała. Czy będzie? Już to w sumie robi. O, proszę bardzo. Jak bardzo łatwo wykorzystać czyjąś pomyłkę. Dobra. Dziabaj się do niej i z nią na glebę. Czekaj, no. Wow. No i akurat są drzwi. Ale klucza... Czy w sumie same drzwi mogę otworzyć, ale klucza po prostu nie zgarnę. Mam chyba jeden, a nie, mam 9. No, także... Z tym pójdzie... to będzie bezproblemowe. Chyba. Przetrwaj do końca wyznaczonego czasu. Ile? 3 minuty. No dobra. O! W taki sposób. Okej, to chyba nie ma... No nie, tutaj się nie liczy styl, tutaj trzeba po prostu przetrwać. Czyli trzeba zabijać szybko.
Aha, ponieważ dość mocno mi to schodzi. Zła broń. To Eryksa chciałem wykorzystać. No. Keep loading! I teraz. Raz, dwa... Seriously? Dawaj, 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 dawaj. Nie metniemy. Wiecie, jak przyjemnie musiałoby się w to grać na tym, w tym trybie Heaven and Hell, czyli niebo i piekło? Bijacie to i praktycznie możecie tylko strzelać. Nic więcej nie musicie robić. Bo jeden strzał... To jest po prostu te, w myśl tej zasady. One shot, one kill. Niu! No, nie, nie to. To. O, chyba coś trafiłem. Przynajmniej mam taką nadzieję. O nie, jeszcze on. Świetnie. Co jest? Co to jest za typ? Co to jest za typ? Co to jest za typ? Dobra, o, nie mogę jeszcze? Okej, okay, super. What the fuck? Dobra, nie, ja to na razie opuszczam. Ja sobie to we własnym zakresie rozegram, to wam w sumie wytnę, bo traci czas. Ale jakby... What? Co to było? Co to był za jakiś typ z maską na mordzie? Przecież wygląda jak ten, który Spartę tam torturował. W tym... Jak tam Virgil opowiadał, że Sparta wygnany, nie wróci i tak dalej, nie? To też go takie coś trzymało. To było wild. Come here. What is it? You found your inner devil, all right. But you have yet to discover your full potential. Mainly, I just want to kill the demon king named Mundus. And if you do kill Mundus, who would take his place? Drugi punkt umiejętności wpadł. Miło. Złe wieści. Okej, okay, żadnych kluczy, sekretów. No, czyli to będzie tylko walka z bossem. A więc już się na nią przygotujemy, ulepszając sobie arbitra o kolejne dwie. O dwa kolejne ulepszenia. Level. Ulepszając levelowo dwa kolejne ataki. Tak, to chciałem powiedzieć. W ogóle ogarnąłem już, jak wykorzystywać to. Więc, kto wie, może i w to się wyposażę w końcu. Więc cóż, walkę z bossem rozegrałem w kolejnym odcinku. Ode mnie to tyle. Widzimy się w następnym materiale. Cześć.